Hej moi drodzy, witam was. Jeżeli widzicie kawałek moich spodni, te dzbanki, to jest piżama. Kwarantanny ciąg dalszy. Ja się nawet jeszcze nie przebierałam. Znaczy w sumie się rozebrałam, wziąłam prysznic, się przebrałam z powrotem w piżamę. Nie wiem. Po prostu jakoś tak, nie wiem, spodnie mi się skończyły. Powiem prawdę, co ja będę wymyślać. Tak, dzisiaj będzie taka zabawa, zabawimy się. Może nie będziemy się zabawiać, tylko wam coś pokażę. Och, biegałam na górę i na dół. Troszeczkę się zaziapałam. Starość, nie radość. Kiedyś jak byłam mała, miałam 6-7 lat, zanim moja mama zmarła, to pokazywała mi coś takiego na taką wróżbę, co wróżyła czasami, tak mi się wydaje, jak rozmawiam z siostrą, nie wiem czy moja pamięć, wiadomo, pamięć jest ulotna, nie wiem czy dobrze pamiętam, wróżyła na to, czy może co u naszego ojca, bo oni nie mieszkali razem, nie byli razem. I wiem, że ta wróżba tak jakoś mi tak ciągle się przewija w pamięci. Chciałabym ją wam pokazać. Jeżeli macie karty sobie, też będziecie mogli ją wróżyć w domu. A może ją po prostu znacie, to oglądnijcie, pobądźcie po prostu ze mną. I wiecie co, jak zrobimy? Bo ja na początku miałam, żeby tu było kilka talii. Każdy by sobie wybrał i ja bym to zrobiła wróżbę. Ale niestety nie znalazłam takich zwykłych kart, tylko mam jedną. I te karty, tak jak moja mama kiedyś włożyła, to są od dziewiątek do asa. I teraz tak. Tutaj macie taki piękny kamień. O, nie wiem jak się nazywa, pożyczyłam go od syna mojego. Tu jest taki drugi. Taki piękny, naturalne kamienie. I słoń. Z trąbą. Trudno, żeby słoń nie miał trąby. Wybierzcie sobie, kochani, jedną rzecz. Czy to będzie kamień pomarańczowy, czy słoni, czy fioletowy kamień. Ja po prostu wezmę na początek tą rzecz i do niej będę robiła tą wróżbę. Sobie w tym momencie będziecie mogli pomyśleć jakieś pytanie takie, bo tylko karty odpowiedzą tak lub nie. Na przykład, czy on wróci do mnie, czy w tym tygodniu pójdę do pracy, czy no cokolwiek, po prostu wiecie. Tak, nie. Czy poprosi mnie o rękę? Tak? Lub nie? Okej. Okay. I żebyśmy jakby bardziej wiedzieli, co na początek będzie, to ja po prostu wezmę daną rzecz, jak wybraliście, tak? Na przykład już wybraliście, czy tam zapauzowaliście, wybieracie. I kładę burgera. Wiadomo, że wróżę do niej. I troszeczkę przesunę. Ciągle widzicie? Tak, ciągle widzicie. I teraz pokażę wam. Tylko wiecie co? Ja muszę jeszcze bardziej przesunąć, bo przecież wy macie widzieć... Zaraz... A, wy widzicie, Boże, wy widzicie cały stół, to się wy widzicie moje nogi nawet, okej. Okay. To tak, ja je potasuję, a wy kochani, wiecie co, mam problemy z oddychaniem. Słyszałam, że ostatnio gdzieś takie symptomy, jak masz problemy z oddychaniem, ale nie mam gorączki. O dziwne, teraz dopiero poczułam. Jak to będzie koniec, pamiętajcie, że byłam z wami i was uwielbiałam. O, nie wiem, dziwnie tak się czuję. Okej, okay, pomyślcie sobie o pytaniu, na które będziecie chcieli mieć odpowiedź tak lub nie. Znaczy na pewno byście chcieli mieć odpowiedź tak, chyba żebyście pytali, czy on mnie zdradza. Jakby wyszło tak, to raczej byście tak nie chcieli. To znaczy pytanie, na które ja odpowiem tak, nie. Wy sobie myślcie. Ja sobie to... Jejku, nie jestem przyzwyczajona, takie małe karty. I one śmieszne są. W sumie ja o tym nie będę myślała. Ja sobie wybiorę słonika, to także dam wam spokój, żebyście mogli się zdecydować, przemyśleć swoje pytanie. Ja zaraz wam pokażę. W sumie, wiecie co, nie będę mówić, co robię, tylko powiem wam tak, że rozłożę na 4 kubki, bo jeżeli będę to mówiła w trakcie... W sumie nie, mogę wam mówić, przecież to nie będzie przeszkadzało, prawda? Okej, okay, zignorujcie, co teraz powiedziałam. Będę wszystko wam mówić krok po kroku i sobie będziecie widzieli, dlaczego ja tak robię. No chyba, że znacie to już. Inna sprawa. Okej, okay. Przemyśliście skarby, to pytanie. W tym wypadku ja te karty przykładam lewą ręką od serca do siebie. Tak. Tak jak robiła moja mama. I teraz rozkładam na 4. Wy ciągle to pytanie macie w głowie, tak? Tak, rozkładam je na 4. Myślcie o tym pytaniu. Nie słuchajcie, nie myślcie o tym, co ja plotę. Popatrzcie na karty i myślcie o tym pytaniu.
Boże, jak będzie nie podobało się, to proszę, nie miejcie do mnie pretensji. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, te karty powiedzą tak. Jeżeli wiecie, by była jedna karta, wam powiem, to blisko, tak. Jeżeli dużo zostanie, to tak jakby bardzo daleko. Zaraz wszystko będziecie widzieli. Bierzemy pierwszą kubkę. Co sobie, włączyłam w ogóle play? Czekajcie. A, jest, ok. I tak, odkładamy wszystkie karty aż do asa. No tak widzimy, to wszystkie odkładamy, dosłownie, wszystkie aż do asa. Następno, as, wstawiamy. Trzecią, wszystkie. Wygląda, że będzie tak, o, nic tu. Teraz nie tasujemy nic, rozkładamy na trzy kubki. Tak? Ok. Do asa. Bardzo tak. Kochani, ja się cieszę, bo się bałam, że będziecie mnie unlajkować. Spójrzcie, z drugim razem przy trzech kubkach się pokazało tak. Cokolwiek pomyśleliście, jest tak, mocne tak, aby nie było tak, że pomyśleliście, czy on jest mi niewierny, bo będzie tak, a wy myślicie, to ta cholera, jak ona mi to przepowiedziała. Mam nadzieję, że myślicie o miłości, o pracy, o tym, że będziecie szczęśliwi. Wszystko, co potrzebowało odpowiedzi tak, to jest tak, mocne tak. Okej. Okay. Teraz kamyczek odkładamy, bierzemy słonika do burgera, bo burger pokazuje nam jak strzałka. Patrzcie, to jest naprawdę burger. Widzicie? Ma sałatę, no, ta ma te wszystkie rzeczy, co potrzebne. Może to z ręki będziemy wróżyć, co wy na to? Słoń, burger, następny rozkład. Teraz ci wszyscy, którzy wybrali słonika, ja też, myślcie, kochani, nad pytaniem, skupcie się. Tylko powiem wam, że muzyka w tle jest komercyjna, bez praw autorskich. Teraz normalnie wszystkiego się boję. W dodatku, że zaraza na świecie, to jeszcze mam obawy przez YouTube. Będę musiała sobie dawkę tabletek podwyższyć. Okej, myślcie, kochani, o ten, nad swoim pytaniem. Jest dużo gadam, to zawsze możecie mnie przyciszyć, zobaczycie sami, tak? Rozkład. Na tym, co ja teraz gadam, rozkładam, możecie po prostu zignorować. Tylko na przykład mi ściszyć i tylko patrzeć. Wiesz, może nie lubicie mojego głosu, nie? Czasami też nie lubię. Jak się je przesłuchuję, to... Kiedyś nie lubiłam swojego imienia. Chciałam się nazywać Angelika. Myślę, Boże, jeszcze Elżbieta, ktoś do mnie mówi, to ja po prostu... O, nie lubię, jak ktoś tak mówi. A Elka? To zawsze mi się wydaje, że ta osoba mnie nie lubi, jak mówi do mnie Elka. Lubię Ela. Mam takiego kolegę, który mówi do mnie Elunie, czy Eluś, i o Jezu, lubię jak on tak mówi, bo to jest jedyna osoba chyba, która do mnie tak mówi, a kiedyś moja babka mówiła do mnie Elżunia, jak nie lubiła, jak potem przestała lubić, to już do mnie mówiła Elka czasami, albo Ela. Historia rodzinna. Okej, okay, myślcie kochani nad tym pytaniem. Widzisz, teraz już skupię się na jedną sekundę. Gotowa. Widzisz? Jak nie gotowi, to zapauzujcie teraz. Tak? 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 Tak. Czasami można te, które przykładacie, spojrzeć na dół, tak? Tak jak tutaj mamy, większość może myślała, ja tak, o mężczyźnie właśnie, który jest pod tej karty. Proszę bardzo. To właśnie czasami można pod każdą kubką popatrzeć sobie. Na cztery. Teraz zobaczę, czy nie przykręciła się ta kamerka, bo nie wiem, czy widzieliście wczorajszy filmik. Upadła mi. Ja nie... Przepraszam. Ja nie wiem, jakim cudem to się stało, ale potem już ten, tę końcówkę, to ostatnie zdanie, dwa, to napisałam w komentarzu właśnie pod tym filmikiem, to była część druga, wczoraj, bo upadłam do kamera. Jest jakaś niezdana, Zosko, zerknę, czy jest okej, okay. Ale jest okej, okay, wygląda, że jest okej. Okay. Bierzemy pierwszą kubkę i teraz odkłada, no się zdłużył, tośmy tu nie dłużymy. Tak, to wszystkie ślicznie. Czyżby też wyglądało, że jest na tak? Na mocne, tak? Okej. Okay. Dobra. Zaraz sobie robię. Aha, ta kubka tu, a ta kubka tu. Teraz na trzy. Teraz na trzy. Bierzemy. Tak? Oj, wam coś zaraz pokażę za chwileczkę. Na dwa. Gdyby została ta karta, jeżeli myśliście o kimś, to może karta pokazywać tę osobę właśnie. Widzicie? Ona była w przełożeniu. I tu już było dwa, tak? To proszę. Tu jest tak.
nie jest, że nie, ale tylko dla osób, którzy mieli jakieś pytanie związane z blondynem, szatynem, jasnobrązowe włosy i raczej niebieskie, zielone oczy, to też jest tak. Jeżeli ktoś pytał o pracę, na przykład, czy o zdrowie, czy cokolwiek, to może być ta karta pokazywać lekarza, o pracę, może waszego szefa, cokolwiek. To znaczy, tu jest tak, to nic, że jest karta, nie sama asy, jest tak. I jak, coś chodzi o mężczyznę. Jeżeli na przykład było pytanie, czy ona mnie na przykład zdradza, to jest tak, z tym mężczyzną. A jeżeli pytacie, czy on jest mi wierny, tak, on. To wszystko chyba zrozumiałe. Zerkam, okej, wszystko okej. Teraz tak, odkładamy słonika. Bierzemy ten, o Boże, to jest po prostu troszeczkę zakurzone, ale wygląda prześlicznie. Tu burger do tego. I teraz tak, tasujemy, myślimy o tym pytaniu, znaczy ja już nie myślę, już miałam swoją szansę. A zauważyliście, że w tamtym rozkładzie był ten mężczyzna i on był właśnie w przełożeniu. To jest bardzo takie silne, tak. Więc się cieszę. Ja się cieszę. Mam nadzieję, że wy też. Jak wy się cieszycie, to ja też się cieszę. Okej, teraz myślicie nad swoim pytaniem. Wszyscy, którzy wybrali ten kamień ostatni. Te karty są takie małe. Jaki to mają rozmiar? 8 cm na 3 żyłową papieru. Ok, muszę jakieś kupić takie właśnie normalne, które nie będą miały. To będą po prostu klasyczne. A ja zamówiłam. Tak, one przyjdą, takie piękne. Bo mi są potrzebne, ale nie dosłownie o takie o maciupeńkie. Lubię coś trzymać dużego w dłoni. Co to ma być? Okej, myślcie, kochani, nad tym swoim pytaniem. Już ja kończę tasowanie. Już mam nadzieję, że jesteście u finału. Okej, co ja robię? Lewa ręka od serca. 3 kubki. Teraz wam pokażę, jak to czasami można robić. Podnosisz pierwszą kubkę. Szatyn. Ciemny szatyn. Widzicie? Mogą być kłopoty przez pieniądze, przez tego szatyna. Ale to jest dodatkowa i tylko dla tych osób, co pytali może o pracę, o firmę, o takie rzeczy niezwiązane jakby z miłością, to dla nich taka, to jest taka boczna informacja, tak? Że mogą być takie kłopoty właśnie przez pieniądze. Ogólnie. Czekajcie. Właśnie, czekajcie. Gdzie jestem? O czym ja myślę? Naprawdę nie wiem, czy wysłyszycie tę muzykę. Zaraz ucichnę chwilę, posłuchajcie. To jest elektroniczne chyba, nie cierpię jakiego gatunku. Jedyna darmowa, która akurat mi wpadła teraz tak na szybciutko. Ale potem będę chciała do was wrócić. Nie, no wiecie co, nie można tak szukać. Po prostu czasami bywa tak, że as jest na górze, wszędzie ją w kółko i tak zostaje z 5 kart. To znaczy jest bardzo nie, jakby. Że nawet nie... O, zobaczcie, dopiero powiedziałam. O. Będzie tak troszeczkę jakby problem, no nie? Widzicie? Lasów. Ile kart zostało? Trzymajcie kciuki, żeby nie było nie. To jest wasza kubka. Nic mi do niej. Ja tylko waszymi myślami kieruję. Patrzcie. Nie znienawidźcie, proszę mnie za to tylko. I jeszcze na dwie. Zobaczymy, co tam za sytuacja. Ale jak widzimy, tu nie będzie tak. W pierwszej było bardzo tak, w drugiej było też taka tu. O. Zobaczcie. Znowu pieniądze. Jeżeli ktoś pyta o pieniądze, to dlatego jest nie, ponieważ zaraz zobaczmy, co. Patrzcie, znowu ta sama karta. Widzicie? To jest po prostu... To nie jest cud, to jest po prostu umiejętność. Spójrzcie. Och. Kochani, tu jest nie. I to naprawdę nie z powodu jakichś mężczyzn. Z powodu może być urzędnika jakiegoś. Coś może być z drogi. Jakaś nawet z powodu choroby. O, choroby. Koronawirus. Po prostu, jeśli chodzi, przepraszam, o pieniądze. Nie. Kochani, proszę. Tylko mnie nie lajkujcie. Okej. Okay. Znaczy lajkujcie, nie unlajkujcie. Nie dawajcie mi tych łapek tu. Nie mamy czas. Okej, okay. Ja złożę. Wiecie co? Kamień włożymy. Burger byśmy mogli zjeść, bo niestety on nie jest jadalny. Jest taki... ale już chyba teraz nie będziemy zaczynać, bo ja znowu się nie wyrobię. Kochani, ja potem do was wrócę, wiecie?
I bo wrócę do was. Papa, nie wiem, jak ja mam do was tam machać. Kiedy się pokażę. Jak będę miała 100 subskrypcji, to się pokażę. Buziaczki na razie.